zamówieniu mieszkańców. Szanowni Państwo, tym razem gościmy kilku autorów prac, ale z nami są obecne trzy autorki. Otóż Liliana Kwistek, brawa, przyjechała do nas do Warszawy. Magdalena Lipka przyjechała do Warszawy. Jednocześnie autorką i kuratorem tej wystawy przyjechała z Olsztyna. Mówię oczywiście dlatego, że Państwo zapewne pamiętacie, ona prezentowała u nas już swoje prace. Była w sierpniu 2015 roku, otwierała jako pierwsza swoje tutaj nasze moje artystyczne, bo miałam właśnie dokładnie rok temu wystawę, kiedy ja tylko zaczęłam pracę, wystawę indywidualną w ośrodku kultury w Bieszczyku, a potem wielokrotnie przyjeżdżała do nas w odwiedziny, więc wiem, że Iwonka jest już u nas tutaj jak u siebie prawie. Szanowni Państwo, kilka słów pozwolę sobie przeczytać o idei tematycznej tej wystawy. Otóż Bestiarium Batik to wystawa, której wspólnym mianownikiem jest temat. To Państwo zapewne już przy wejściu takiej wstępnej orientacji w tym wnętrzu myślę, że opłonęliście tutaj z tym tematem. Fantastyczne stworzenia pojawiają się w mitach wszystkich kultur. W rejonie Morza Śródziemnego po niebie przemykały stada perytonów, a wiele innych stworzeń biegało po tamtejszych górach i lasach. Bestiarzysz słowiański też opiekował najróżniejsze spory, które bardziej lub mniej uprzykrzały życie naszych przodków. Istnienie niektórych spośród mitycznych zwierząt wierzą dziś już tylko kryptozoolodzy, czyli poszukiwacze takich form życia, których nie potwierdza oficjalnie nauka. Inni uczeni są zdania, że to wyłącznie wyobraźnia, które powstają z ludzkich lęków przemieszanych z agresją. Dziś także nie jesteśmy ich pozbawieni. Strach ma wielkie oczy. Prace prezentowanych artystów świadczą o tym, że temat fantastycznych stworzeń wciąż pobudza ludzką wyobraźnię. Nawet jeśli na obrazie pojawiają się tylko liście, to gdzieś za nimi coś niewytłumaczalnego może się czaić. Świat fantastyki to świat prawie równoległy ze światem realnym. Każde pokolenie znajduje w nim swoje miejsce. Ta wystawa jest swoistą podróżą do krainy smoków, ryb i owców. Szanowni Państwo, to tyle tematem wstępu, natomiast chciałabym, żeby szczegóły, jak powstawały prace, skąd tytuł do wystawy i jak Iwonka zapraszała odpowiednio artystów do tej wystawy, żeby opowiedziała nam sama. Proszę Cię bardzo. Myślę, że taką inspiracją do tej wystawy byli przede wszystkim młodzi ludzie. Cała odpowiedź była mnie Magda, którą zachęciłam do tego, żeby miała swoją pierwszą indywidualną wystawę w Olsztynie, w Pałacu Młodzieży. I ona przygotowała zestaw kilkunastu batików, bo wszystkie prace są wykonane w tej technice. Inspiracją też była dla mnie moja córka, która przygotowała swój dyplom ceramiczny. Też właśnie stworzenia takie fantastyczne. I z połączenia takich inspiracji młodymi ludźmi, ile masz Magdala w tej chwili? 16 lat, moja córka już 22, ale od małego dziecka się inspirowała właśnie zwierzętami fantastycznymi. I tak chcąc połączyć świat trochę poważniejszych artystów z tym światem wchodzących dopiero artystów w taki świat sztuki, pomyślałam o tym, żeby stworzyć taką wystawę. Jej pierwsza odsłona miała miejsce w Olsztynie, w galerii Nauraka, w galerii Antilada w Instytucie Kultury. Tam były i batiki prezentowane, i ceramika. No niestety nie udało się tutaj dowieść, bo raz transport jest dosyć trudny, ciężki.
bo wszystkie dyplomy były właśnie, były, zostały własnością Liceum Plastycznego i tam można je oglądać. Natomiast batiki zostały tutaj przewiezione do wystawy, tak jak powiedziałam. Inspiracją byli młodzi ludzie, natomiast do wystawy szukałam osób, które się, wśród artystów, którzy zajmują się w jakiś sposób też bestiami. I tak znalazłam między innymi Liliane Chwistek, której prace to są ten rząd prac ze smokami, sześć prac w kwadracie. Panią Edytę Bystroń z Warszawy, młodą artystkę, która parę lat temu skończyła Akademię Warszawską. Zaprosiłam też panią Dorotę Wielkosielec. Ona robi takie olbrzymie prace. To jest tylko jeden z zestawów jej prac. To jest praca skrzydła, więc no skrzydła zazwyczaj też jakieś spory fantastyczne, zazwyczaj mają jakieś skrzydły. Stąd pomyślałam, że temat skrzydła też będzie pasował do tego tematu bestialnie. Kolejną osobą, którą zaprosiłam, to jest pani Wilka Batowska. Jej prace to tutaj są te cztery prace, bardziej no takie postacie. I tutaj te kilka prac z tyłu za nami. Też no bez lew też może być bez. Ja się cieszę, że te prace wiszą w kościele, bo moja inspiracja jakby też bestiami miała miejsce mniej więcej 12-13 lat temu, jak podróżowałam po szlakiem Santiago de Compostela w Hiszpanii, w północnej Hiszpanii. I tam na portalach, czyli na zewnętrznych wejściach do kościołów, mnożyły się bestie. I zazwyczaj w średniowiecznych kościołach na zewnątrz, przed wejściem do kościoła pojawiały się bestie, bo świat zewnętrzny poza murami kościołów był światem złym. Wewnątrz w kościele już panuje święta, poważna atmosfera, a my troszeczkę wchodząc z bestiami do środka do kościoła, troszeczkę to jakby zaburzamy ten porządek, tak troszeczkę wywracamy ten świat do góry nogami. A ten świat taki trochę jest dzisiaj. Trochę do góry nogami. Także ja chyba tyle. Nie wiem, czy jeszcze autor Magda Alin. Bardzo dziękuję za zaproszenie nas do tak magicznego miejsca. Bo rzeczywiście, tak jak Iwona mówi, w tym miejscu, czyli w kościele, ale jednak dawnym kościele, a tutaj nasze prace tworzą wspaniałą atmosferę. I ta kolorystyka, i tematyka, i bardzo ja mogę tylko przeprosić, że pada deszcz, że nie ma takiego światła, jakbyśmy sobie tego życzyli, bo jednak dzień jest fajne tutaj światło cienie na podłodze gdzieś tam spacerowały. No jest troszeczkę ciemniej, ten odbiór tych prac nie jest taki, jakbyśmy sobie tego życzyli. No ale zresztą dziękujemy Państwu za przybycie, życzymy tutaj miłego kontemplowania ubioru, zapraszamy na lampkę wina i na niespodziankę dostaniemy, proszę Państwa, do smocze jaja. Tak, przywieźliśmy coś jest. Przywieźliśmy z centrum Polski smocze jaja i tam jest, no, niespodzianka. Dla Państwa.
węże. To tam jest taki fajny pomnik. Poza strachem. O, i do garderoby my pójdziemy zaraz. A to Katowice. Tak, za obrazy, wiesz? To mamy mój. A nie, to mi nie wystarczy. Powiedz mi też, co to za miasta. Jakie to za miasta przedstawione na tych obrazach? O. Właśnie, to przez to nie było. U nas skąd się pomyliło do starego kina. No, blisko, ale to już przekładać się. Nie, bo tu nie ma Katowice. Kameralne. I one na chwilę tam tak zagrzęzły, urzęzły z jakiegoś nieczynnego. O, tylko ściemy! Także obkleiłam sobie z tą stopę. Po niemiecku. Griffstein. Ma 20 obwód 28 metrów, wysokość 3 metry. Zawsze był miejscem spotkań mieszkańców i miejscem, gdzie wykonywano pamiątkowe fotografie. Lilka, musisz tradycję podtrzymać. Niektórzy, zaczynając od charakterystycznego pęknięcia, myśląc o swoim życzeniu, zgodnie ze wskazówkami zegara, gwarantowana skuteczność. W średniowieczu zwany był kamieniem biskupim i stąd wzięła się nazwa miasteczka Bischofenstein. Jeśli przyjedziesz do Bisztynka zobaczyć go, znajduje się przy ulicy Kolejowej w pobliżu szkoły podstawowej. Otoczenie diabelskiego kamienia nie wyglądało. Ja chcę mieć umyte naczynia, jak wrócę do domu. A oni? Słuchajcie, każda taka mieścinka ma coś, nie? Takiego, że coś, no trzeba, tylko że trzeba pokluczyć. Nie tak od razu.